ogóle, co teraz będzie w pani życiu? Że mogę normalnie żyć. Mówi pani Teresa, która jako pierwsza w Polsce przeszła zabieg wszczepienia bezelektrodowego stymulatora serca. U pacjentki kilka tygodni temu doszło do zagrażającej życiu infekcji. No i musiałam mieć serce naprawione. No i miałam wszczepiony stymulator. No i teraz się okazało, że są dużo nowsze i mogę mieć ten nowszy i dlatego tu jestem. Stan pani Teresy wymagał usunięcia dotychczasowego stymulatora serca wraz z elektrodami, a jedynym sposobem, który ratował jej życie, było wszczepienie nowego, bezprzewodowego. Stymulator jest wszczepiany bezpośrednio do serca. Czyli on jest jakby przyczepiany takim specjalnym uchwytem, zależnie od technologii, i on znajduje się w sercu. Nowością w szpitalu jest również sposób leczenia zaburzeń migotania przedsionków serca, tak zwanej ablacji. Z metodą dużo prostszą i dużo bardziej przyjazną dla pacjenta, dlatego że jest przeprowadzana przez dostęp naczyniowy, to znaczy nie otwiera się klatki piersiowej. Nowoczesna technika leczenia migotania przedsionków oferuje pacjentom szybszy powrót do zdrowia i zmniejsza ryzyko nawrotów choroby. Myślę, że jakoś dalej będzie okej. Liczę na panów i panie doktor, które tutaj są. Aleksandra Chrudzińska, Puls Dnia.